Czapka, którą widzicie na mojej głowie, oznacza, że będzie to odcinek typowego komentarza. Zepnijcie pasy i zapraszam do oglądania. Witajcie, co mamy z tematy, a dziś pogadam sobie o pewnej... Ujmijmy to tak. La 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 luna z niej, la 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 leczka. I teraz szybkie wyjaśnienie dla wszystkich, bądź dla jednej osoby, która mogła mnie źle zrozumieć. Był to mały sketch nawiązujący do sytuacji z Gimperem. Udzieliłem sobie prawa do wykonania jego z dwóch powodów. Po pierwsze, żarty sytuacyjne jak na razie nie są zakazane. A po drugie, Laluna chwilę po burzy, którą sama wywołała, na swojej relacji na Instagramie powiedziała: kochani, jeszcze jedna ważna informacja dla was. Chłopaki, bo tam niektórzy z was, tych youtuberków, widziałam, że lekko już tam kurwa łysinka się pokazuje, więc zobaczcie, półnaturalna peruka, przepiękne loki w stylu Kim Kardashian, dostępna u mnie na butiku. Także Laluna, ja się obrażony nie czuję, mimo że twoje słowa to nie sketch, a zwykły przytyk, żeby komuś dowalić, więc i ty nie czuj się obrażona. No to jako, że już zmarnowaliśmy całą minutę na tłumaczenie żartu tylko po to, żeby ktoś zaraz nie pisał do mnie na Instagramie, że chce się do mnie przyjechać z wiadomych powodów, możemy przejść do tematu i wy również możecie zasubskrybować. YouTubera z taką oryginalną koszulką nie zasubskrybujecie? Jako, że to odcinek typowo komentary, a nie newsowo komentary, pomyślałem sobie, że dobrym pomysłem będzie przedstawienie postaci Laluny, bo nie wszyscy mogą ją kojarzyć. Ja wiem, Laluna, też jestem w szoku. Laluna stała się sławna za sprawą programu Królowe Życia, który puszczany jest na TVV. Opowiada on o... też inaczej, przedstawia on życie kilku uczestników. Jest tam Dagmara, taka, która kiedyś... też miała nieciekawą przeszłość, jest właśnie Laluna, jest jakaś tam Sylwia albo była, kto tam, różni ludzie, moi drodzy, no i oni pokazują, co się u nich dzieje, że czasem sprzątają, czasem idą na zakupy, a czasem to się ze znajomą, jak się ze znajomą spotkają, to są w ogóle jajca. Ten program służy wyłącznie do tego, żeby się odmurzyć. Jak na przykład jesz sobie obiadek, śniadanie albo kolację, to często jest tak, że szukasz czegoś i zanim Jak już coś znajdziesz, to twoje jedzonko wystygnie, prawda? No i ten program to jest właśnie coś takiego, że nie musisz szukać, tylko włączasz, jesz sobie płateczki z mlekiem, płatki dalej chrupkie, mleko dalej zimne i tyle. No i w tym programie w każdym sezonie jest 5 albo 6 głównych bohaterów, głównych postaci i zazwyczaj z tego 2 albo 3 jest spoko, a reszta jest taka raczej albo nieciekawa, albo taka, że warto pominąć. No i Kaśka od kilku sezonów, bo ona już tam jest kilka ładnych lat, należało do tej 2 albo 3 tych spoko. Ja zawsze oglądając ten program uważałem ją za taką zwariowaną, szaloną, trochę krzykatą, trochę wulgarną, ale dziewczynę z zasadami dobrą. Dobrą kobietę, bo ona wielokrotnie tam dawała swoje peruki właśnie jakiejś tam dziewczynie, jakiejś tam pani, która przeszła chemię i w tym wszystkim ona się wydawała prawdziwa, szczera, że możesz ją lubić, możesz jej nie lubić, ale pogadać z nią możesz, więc tak jakbyś z kumplem chciał pogadać, to tak samo możesz z nią porozmawiać. No taka była w Królowych Życia, moi drodzy. Szczerze, to nie miałem pojęcia, że jej pojawienie się w fejmie będzie aż takim szokiem dla mnie i dla mojej Izy. Bo razem z Izą oglądamy to Królowe Życia. Bo no wiecie, tutaj zawsze w porządku, zawsze fajna, zawsze ach, jak Kaśka coś powie, to ach, fajnie. Nie trzeba pomijać, spoko, jest na tyle fajna, że nie trzeba. Fajnie się ogląda. No i pojawiła się w fejmie. Jak dowiedziałem się, że Laluna będzie w fejmie, byłem święcie przekonany o 2 rzeczach. Że będzie dym, że będzie głośno, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dlaczego? Ano dlatego, że zauważalna większość osób nie wiedziała, kim jest Laluna, a ja wiedziałem, że jest barwną postacią. No i co? No i cholera była. Począwszy od ubioru, poprzez zachowanie, aż do tego, co mówiła, zgadzało się wszystko. Była głośna, ciekawa i zrobiła show, czyli to, co jest najważniejsze w galach freakfightowych. Komentarze pod szydami były różne, ale była ich cała masa. Ona wyszła jako debiut, ale wszyscy o niej gadali. No i niestety wszyscy dalej o niej gadają, ale z zupełnie innego powodu. Laluna najpierw pokazała, jak bardzo przejmuje się hejtem, mimo że ciągle powtarza, że hejt jej nie rusza. Masz szczękę założoną? Ja wam powiem tak. Czy ja mam szczękę założoną? No? Nie tak wygląda, sorry. Do kogo ty to powiedziałeś teraz? Słucham? Do kogo ty powiedziałeś? Do ciebie. Po pierwsze, to frajerze się tak do mnie nie odzywaj, rozumiałeś? Ale co ty się w ogóle pytasz, człowieku? Do ale mnie Laluna, poczekaj, to jest w programie, w którym rozmawiasz, masz interakcję między uczestnikami. I co? Na tym to polega. Ale pytanie było do mnie zupełnie z innej beczki.
się wpierdalasz w ogóle? Chciałam przedstawić tutaj, bo skoro ty jesteś taki mądry, że jak na wizji nawiązujesz do mnie, to może będziesz miał po prostu czelność do tych panów powiedzieć, żeby z tobą, czy będą mieli... Programie. A później pokazała, jak bardzo nie przyjmuje się hejtem, mimo że ciągle powtarza, jak hejt jej nie rusza. W dwóch innych światach, tak, my jesteśmy w dwóch innych światach, bo ty dopiero się obudzisz. Z kim ty byłaś? Ty dopiero się obudzisz. A wiesz kiedy? Może w tym momencie, jak urodzisz dziecko, twoje dziecko zacznie rosnąć w internecie, przyjdzie taki typ jak twój Tomek i go k***a zhejtuje i go stanie depresji, będzie chciał się powiesić. Życzę ci tego! Życzę ci tego! Wyzwiska, oblewanie wodą, to jeszcze możemy zaakceptować. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni, szczególnie jak chcemy oglądać dymy na takich konferencjach. Przekrzykiwanie to coś, czego ja nie jestem w stanie wytrzymać, bo jeśli ktoś już chce z nami porozmawiać, to niech nam da dojść do słowa. Jeśli ktoś chce prowadzić monolog, jeśli ktoś chce krzyczeć i bluzgać, to nie potrzebuje rozmówcy. Grożenie Gimperowi, że zaraz ktoś może przyjść i go uderzyć, albo że zaraz ktoś może mu powiedzieć, jak powinno wyglądać prawdziwe życie, również było poniżej jakiegokolwiek poziomu, ponieważ jak ktoś w rozmowie ma do zaoferowania tylko pięści, to o czym rozmawia? Siła argumentu, a nie argument siły. Życzenie śmierci nienarodzonemu dziecku Shei, to jeśli grożenie Gimperowi było poniżej jakiegokolwiek poziomu, to nie wiem, co powiedzieć o tym i czy w ogóle wymaga to jakiegokolwiek komentarza. LaLuna zrobiła to wszystko i jak się okazuje, jeszcze nie skończyła. LaLuna dla mnie jest pierwszą osobą od 10 lat, kiedy nagrywam dla was filmy, że można było aż tak wyczuć barierę między internetem a telewizją. W internecie ludzie pilnują się coraz bardziej, niezależnie od wieku, ponieważ chcą być wiarygodni w tym, co mówią. Zachowanie LaLuny przypomina mi taką 40-letnią ciotkę, która przyjechała z Niemiec w drogich ciuchach, nie znając kompletnie realiów, ale mając wszystkich, a w szczególności młodsze osoby, za idiotów. Zaraz, czy to jakiś zbieg okoliczności, że LaLuna właśnie dobija do 40, sporo część swojego życia spędziła na Niemczech i młodszych ma za idiotów? Jak wspomniałem, to nie był koniec LaLuny. Ona dopiero zaczęła się rozkręcać, a jak ona zaczęła się rozkręcać, to i ludzie w internecie zaczęli się rozkręcać. Bo to serio, nie są czasy, że przychodzi ktoś starszy, gada głupoty, a ty masz go słuchać. Jak szybko LaLuna pojawiła się w internecie, tak szybko została zweryfikowana. Najpierw przez mokrego suchara, który wytknął, że ciuchy, które nosi i sprzedaje, nie mają zbyt wiele wspólnego z oryginalnością oraz, że zdjęcia peruk to tak naprawdę przerobione zdjęcia sławnych ludzi z Instagrama. Następnie do dochodzenia wkroczył Wardenga, który znalazł koszulki sprzedawane przez LaLuny na rumuńskim OLX, która wykorzystuje dosłownie te same zdjęcia do reklamowania ciuchów na swoim butiku. No dobra, ale zobaczmy, czy to jest ta sama ściana. Na przykład to było 28 kwietnia, czyli przed wybuchem afery. Tak, to jest ta sama ściana. I w końcu za sprawę wziął się Yoshi. Mówię w końcu, bo Filip zna się na ciuchach, a poza tym wziął chłopa, który jeszcze bardziej zna się na ciuchach. Ukazując kilka warstw rzekomych skamów LaLuny. Pierwsze, co nam może tutaj nie pasować, to jest po prostu logo Jordana, które troszeczkę... Wygląda jakby to raczej nie był Jordan z piłką do koszykówki. To jest Jordan bardziej... grający właśnie w baseballa. No bo on miał też taki etap w swoim życiu. Dzisiaj niekoniecznie dobrze wyglądające logo. Palce w ogóle, nie? Drugiej ręce. Tak naprawdę koszulka w takim designie wyszła tylko w wersji właśnie piłkarskiej i ona jest chyba taka właśnie lekko szara, a tak naprawdę ta koszulka, którą sprzedaje LaLuna, nie istnieje. Nie powstała taka. Nie powstała taka oryginalna, nie? Obrazki, które wrzuca na swojego Instagrama są ukradzione z rosyjskiej części internetu. Po ponownym obejrzeniu filmu Yoshiego i jego kolegi stwierdzam, że chłopaki gadają głupoty i się znają. No i na końcu, chociaż zapewne to jeszcze nie koniec, głos zabrał Revo, który założył kilka niefajnych rzeczy również w perukach LaLuny. Gdy sprawdzimy inne zdjęcia peruk, które LaLuna wstawia na profil swojego sklepu, to wychodzi na to, że również pochodzą z innych sklepów, a być może również od dostawcy. Już tutaj rodzi się pytanie, dlaczego bierze czyjeś foty, skoro ma podobno swój magazyn? Ale to dopiero początek pytań. Zdjęcia to jedno, ale warto porównać również opis produktu. LaLuna twierdzi, że jej peruki są półnaturalne, za to na stronach sklepów, które mają dokładnie te same zdjęcia produktu, jest wprost napisane, że są w pełni syntetyczne. I taką informację znalazłem zarówno na AliExpress, na Amazonie, jak i sklepie Zil, z którego LaLuna często bierze fotki. Co LaLuna na to wszystko? Mam w sumie mega zdziwiony, że w końcu pochyliła głowę, zrozumiała swój błąd, przeprosiła. Nie, no co, wyżartowałem. Niech każdy jeden z was zapamięta. Ja się przed nikim, ale to z nikim i z niczego tłumaczyć nie muszę. Ja nie muszę nic w tym życiu.
wy możecie sobie mówić, co chcecie, a ja mogę powiedzieć to tylko i wyłącznie, na co będę miała ochotę. No i petarda, widzicie, mamy oficjalną zgodę na komentowanie. Ona coś mówi i nie możemy jej zabronić, my coś mówimy i ona, no nie do końca. Po tym, jak w internecie youtuberzy zainteresowali się sprawą, szukali materiałów albo nagrali filmy o Lalunie, niektórzy z nich, ja wiem o trzech, dostali wiadomości. Dostali wiadomości na Instagramie, że ktoś zna ich adres. No i że powinni się raczej pilnować, prawda? Nie chcę mówić, o kogo chodzi. Oczywiście nie mówię, że ma to jakiś związek. Natomiast albo Laluna ma dziwnych znajomych, albo Laluna ma bardzo dziwnych fanów, którzy zaraz po ogłoszeniu, że taki film ma powstać, albo po tym, jak już film powstał, piszą właśnie do youtuberów z jakimiś tam pogróżkami. I powiem wam, że jestem mega wkurwiony. Ja bardzo, bardzo nie lubię takich sytuacji, bardzo nie szanuję takich sytuacji, ponieważ możemy się zgadzać, możemy się nie zgadzać w wielu rzeczach. Możemy się nawet pokłócić, możesz mnie wyzywać. Okej, nie ma żadnego problemu, ale w momencie, gdy przychodzisz do internetu, wypowiadasz się, wysławiasz, starasz się wysławiać, mówisz coś, chcesz się w jakiś sposób zaprezentować, a innym ludziom zakazujesz tego, to żyjemy w czasach, że ta wolność słowa jest bardzo mocno ograniczana. Na YouTubie również się musimy pilnować, na Twitchu ludzie się bardzo muszą pilnować, na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze się trzeba również bardzo mocno pilnować, bo zaraz można wyrwać bana. I jak ktoś jeszcze przychodzi tutaj, nie zna internetu i chce w tym internecie kozaczyć i zabraniać komukolwiek jakiegoś komentowania, czegokolwiek, to nie, to tak nie działa. To nie jest tak, że ktoś pokiwa sobie palcem lub powie, ja mam znajomych i youtuberzy przestaną gadać, tylko youtuberzy będą jeszcze bardziej zdenerwowani. I taka śmieszna sytuacja, tu będzie kiedyś anegdotka, jaką będę opowiadał na stare lata, chociaż w sumie już może teraz zaczyna być anegdotką, ale mój kanał komentarzy, właśnie ten, który teraz oglądacie, założyłem 10 lat temu, natomiast takie stricte komentowanie zacząłem jakieś 6 lat temu i wszystko zaczęło się od tego, jak Daniel Majewski, o którym nagrałem film, zadzwonił do mnie i groził, że się do mnie przejedzie. Uzyskał w nielegalny sposób mój adres i chciał się do mnie przejechać. A później zagroził mi pozwem na 300 tysięcy złotych. Także już wtedy, ja byłem wtedy przestraszony. Tylko że 6 lat minęło i tak jak wtedy zareagowałem w taki sposób, że zacząłem robić komentarze i zacząłem mówić ludziom, nikt nie ma prawa was zastraszać, tak w tym momencie mówię wam to samo. Albo przed chwilą powiedziałem, więc powie wam to Mateusz, ale sprzed 6 lat. Cześć wszystkim, ja jestem Mati i dziś porozmawiamy sobie o tym, że nikt nie może was zastraszać. I przez te 6 lat, moi drodzy, nic się nie zmieniło. Nikt nie ma prawa wam grozić. Nieważne, co powiecie. To znaczy, nie mówię oczywiście o hejcie, ale jeśli skomentujecie coś, jeśli wyrazicie swoją opinię, jeśli powiecie coś, a komuś się to nie spodoba, to komuś jak najbardziej może się to nie spodobać. Jest to normalna sprawa, każdy z nas jest innym człowiekiem. Natomiast w momencie, gdy ktoś chce nas uciszyć, jak ktoś chce się bawić w gangusa, jak ktoś chce nam grozić, że zaraz ktoś przyjdzie i nam coś powie, no to jest internet. Tutaj nie ma czegoś takiego, że ktoś do mnie napisze, a ja później tego nie wykorzystam albo nie pokażę. Ej, patrzcie, kto napisał do mnie. Albo ktoś chce mnie pozwać i powiem, ohoho, nie będę mówił pozwie. Bo jak ktoś chce was pozwać, to was pozywa. A jak ktoś chce was postraszyć, to do was pisze. I tyle. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym, które zobaczyły ten film wcześniej. Tu macie Instagrama, tu macie Selectshop, a tu macie Twittera, na którego bardzo serdecznie zapraszam. Ostatnio jestem bardzo mocno aktywny. Wstawiam bardzo ładne zdjęcia w oryginalnych koszulkach. I tyle. Pamiętajcie, co złego to nie ja. Trzymajcie się, cześć i bye! Podróbka, przecież ma normalną piłkę i rzepy i rękę.